Siema, w kolejnym filmie. W zeszłym tygodniu nagrywałem wam film z Volvo, a dzisiaj zobaczcie, co mi się trafiło. Tylko na pewno będzie zakopany gdzieś na końcu. No, standardowo. I ktoś przejeżdżał tą ciężarówką, bo normalnie się przodem nie staje. I któryś skoczek mi zostawił, a na pewno skakanka była na wylocie. Zobaczcie to. Jeszcze z Kanią nie jechałem. No już się zamkła. Otwórz się. No wpuść mnie do środka. Coś czuję, będzie jechane bez butów. Już mi kierowca podwinął. Ech, poświęcę się. Jezu. Znowu żeliczek. No już go jego. No jak się podniosę na fotelu do prawidłowej wysokości, to nic nie będę widział. Na rzepy go. Nie no, będę im musiał to zerwać. A później im to przyczepię. Jejku, co tu za dziwny tachograf jest. Takiego jeszcze nie widziałem. Siodeczek. Dobra, idę obejść auto i jadę, żeby się nie spóźnić. Później wam pokażę. Dźwięk to ma denerwujący. Kurde, nawiew na full. Nie no, ale nic nie będę widział. Nie no, sorry chłopaki. Później wam to przyczepię. I ja się naszukałem, żeby tripa wyzerować. Tutaj w komputerze się okazało, że tu jest przycisk do zerowania tego przebiegu. Nie no, super. Hamulec. Wow, jaki przełącznik zrobili. A gdzie tu? A, tu są światła. Tu są światła, nie? Ja życie to? Jakie lusterka. O kurde! A będzie się ciężko przyzwyczaić, że tu jest normalne, tu jest to szerokie. Ja. Ale cudoczne. Zimno mi w nóżki. Dalej wypas tu grzej. Ej no, ale naprawdę. Najgorsze będzie to, żeby się z tymi lusterkami przestawić, bo ja cały czas patrzę w górne. I mało co w nim widzę, bo tak bardzo, bardzo oddala. Jak tam się Scania zbiera? Fajnie się zbiera. Trochę koników ma. Bo Volvo, tutaj czuć takie przełączenie, bo Volvo jak się jedzie, to tak bardziej jak autobus, takie jest. A tutaj jest takie normalna przerwa. Ja przez całą trasę się przyzwyczaję do tych lustereczek, do tego auta. Zobaczcie, gdzie ten przycisk od tempomatu zrobili. No po prostu tak trzeba by kierownicę trzymać, żeby sobie tempomatem sterować. Co do tempomatu, jest zwykły, nie ten aktywny.
także odległości od poprzedzającego nie będzie trzymał. Tego przebiegu dziennego mi brakuje w nowych manach i Volvo, bo w starych był i też był tutaj koło tam wyświetlaczy zerowany, a w nowych to trzeba już w komputer wejść, tam jest trasa 1, 2, 3 i tam sobie wyzerować, tak samo w Volvo, tylko w Volvo jest tutaj to na tym wyświetlaczu, także no szybciej to się zrobi, żeby tą trasę sobie wyzerować. Dla nas to o tyle ważne, że od kilometra mamy płacone, więc dobrze wiedzieć, ile się przebyło w danej trasie kilometrów. Wersja uboga, bo tutaj widzicie pusto, zaślepka, nie ma sterowania radiem. Trzeba rękę wyciągać tutaj do tego pokiętła. Radio jak w każdym niemieckim aucie nie różni się niczym, tak samo graficznie zrobione. Tachograf jest ten fajniejszy, bo pokazuje czas do końca prowadzenia. CB Radio po taniości, jak w tych nowych, szefu przyoszczędził. Żadnego Harego tutaj nie ma, tylko jest Barry jakiś. Budżetowe radio. Kierowcy już sobie skóry pozakładali, brązowiutkie. Krokodylek jest, siedzi za szybą. Z takich mniej istotnych rzeczy dla reszty, a bardzo istotnej dla mnie, siedzenie się za dużo nie podnosi. Także nie mam kąta prostego w kolanach. Także jak ktoś ma 2 metry, no to trochę mało się to siedzenie unosi w tym samochodzie. Ja pierdzielę, ogarnijcie to. Jaki słonecznik. Kurde. A to się go? Nie. Nie da się go tak lekko rozłożyć. Nie no, dużo lepiej to w Volvo jest zrobione. I w tych starych piździkach nie ma pilota do sterowania wysokością. Wszystkie przyciski są tutaj. Tutaj jest pistolet za to do przedmuchiwania, taki dziwny. Podświetlenie. Uszczelka już w dwóch miejscach uszkodzona. Ciekawe, co jej się stało. I tutaj co ciekawego jest. Pełno przycisków, jak w każdym. Sterowanie nad muchami. Podobnie wszystko jak w manie. Ustawianie kierownicy też od spodu. Miejsce na kubeczki. Tutaj jest trochę więcej miejsca, tak żeby coś położyć. Portfel na przykład. Niż w tych nowych manach. W manie jedynie trochę źle zaprojektowali, jak dla mnie. Schowki dość spore, nawet na kluczyk jest. Łóżek jeszcze nie rozkładałem. Później zobaczę, jak one wyglądają. Jak na razie czekam, bo najpierw tamtego muszę rozładować, manika. Zaglądałem na skrzynię, ale ma jeszcze połowę. Jakoś się nie śpieszą.
a przyczepę nie wiem, czy ma pustą już, czy nie. Kierowca śpi na kierownicy, nie chciałem go budzić. To tak tylko podejrzałem, na jakim etapie są. Tutaj w drzwiach, oprócz tych przełączniczków, co zawsze, są jeszcze światła dodane. Tak inaczej trochę. Zawsze były gdzieś tutaj. Kierowca już sobie taki niebieski LED-owy pasek założył. Fajnie to wygląda w nocy. Ładnie kabinę podświetla. Tak dookoła. I tu idzie drugi. O! Podłączona zapalniczka. Świeci mi ten etol? Świeci. Lepiej to podłączyć, bo nie wiem, czy mają go podłączonego na stałe, czy nie. Bo to jest problem, wam powiem. Już kilka razy mi to urządzenie nie działało, bo nie zawsze się sprawdzi, czy jest podłączone. A powinno być zawsze na stałe. Fajne miejsce tutaj zrobili na kartę. Takie po skosie. No to tak, tamtego kierowcę rozładowywali z półtorej godziny, może ciut dłużej, łącznie ze zmianą przestrzeni ładunkowej. A ja byłem rozładowany w 30, niecałe 30, też ze zmianą przestrzeni. Bo podeszłem do magazynu, ja mówię: chłopak, mogę ci pomóc? Mówi: jak chcesz, będzie szybciej. Mówię: właśnie o to mi chodzi. I jeszcze jeden kierowca przyszedł, który za mną czekał ciągnikiem siodłowym. I w trzech rozładowywaliśmy, właściwie w dwóch, a tamten wózkowy wózkiem to odwoził. Także poszło pięknie, szybko. 11. Która? Nie, 10. 10 ruszyłem. I mam gdzieś godzinę 15, godzinę 30 do Rudy Śląskiej. Mam być na 12, także będę trochę przed czasem. Chciałem tam być o 11, bo na pewno towar mają, tam godzinę ładują. To bym był godzinę do przodu, no ale nie uda się, także tam będę na 12, no przed 12. O pierwszej stamtąd myślę wyjadę. Odprawa celna pierwsza 30, druga, później druga, trzecia, czwarta. Koło 5 będę we Wrocławiu, w Bielanach Wrocławskich. A chciałem być o 4. No zobaczymy. Fajnie by było, jakbym się do 4 wyrobił. Gałęzi nie zauważyłem, że zwisała z drzewa tak trochę niżej i zapierdzieliłem owiewką. Ciekawe, czy nic się nie porysowało. Bo zgarnąłem tą gałęź dość ładnie. Musiała się gdzieś albo nadłamać, albo pod wpływem ciężaru liści. Gdzieś się zwiesiła. I dlatego nie chciałem jechać z tą zasłonką. Bo jakby ona była, to jeszcze mniej by było widać. A druga sprawa jest taka, że kierowca się nie skupia na tym, co jest u góry, tylko na drodze. Żeby kogoś nie przejechać, bo tam gałęź to tam pół biedy. Gorzej jakby się kogoś przejechało. Ale skakanka tak po dziurach niezbyt pewnie się prowadzi. To zawieszenie tak jest jakby... Sztywne czy w drugą stronę, czy miękkie? Nie, sztywne chyba. Wyrobię się tu, ośkę mam podniesioną. O, ciepierun. Na styk. Już jedno koło, to z zewnątrz tyle szło poza tą drogą. Jednak do manewrowania to przydałoby się ośkę opuścić.
przyczepa tak nie ścina zakrętu, jak jest opuszczona. Wyjeżdżam, czas załadunku, półtej godziny. Jeszcze na odprawę celną do Chorzowa. No i jadę na Wrocław. Dobrze, że jest pochmurno, bo inaczej by było strasznie gorąco. No teraz też jest 29 stopni. Ale na słońcu to pod tą plandeką to by było przeklapane. Tu jest ta sama wada co Volvo, czyli przednie lusterko. Nie w narożniku tam, tylko tutaj. I tamtego narożnika nie widać zbyt dobrze. O ile w ogóle go widać. A wada taka jest jeszcze. No może tu nie aż tyle. Czekajcie, podniosę się na tym siedzeniu. Zobaczymy, czy jest tak jak mówił tamten kierowca z Volvo. No zasłania trochę drugiemu kierowcy drogę. Tam jest droga. Czyli drugi kierowca ma ograniczone pole widzenia. Jeżeli nie ufa temu pierwszemu i też obserwuje drogę. Bo to mi właśnie powiedział ten kierowca z Volvo, jak ostatnio się zmienialiśmy. Że nie tylko nie widać tego słupka, ale i również zasłania drogę drugiemu kierowcy. Jakie tu są łóżeczka? Nie mają zabezpieczeń chyba, że kierowcy tak sobie tą gumką tu zabezpieczają. Ale materac to tutaj jest pierwszorzędny. Nie no, materac to jest na bogato w tym samochodzie. Jak ono się rozłoży? Pytanie za 100 punktów. A, tu się rozkłada. To ciekawie wymyśli. Trzeba by szkolenie zrobić, jak się łóżko rozkłada. O, tu jest taka blokada. A, w ten sposób. Dobra, ogarnąłem. Trzeba to popchnąć w ten sposób i wyciągnąć. O kurde, ciężkie. Jest fajniej niż we Volvo, bo tu żadnych półek nie ma. Także kierowca nie leży jak śledź na tym łóżku. To na plus. Dość ciężkawe ono jest, wam powiem. Tu będzie płyta jakaś. Tutaj są dechy. A kierowcy w Volvo właśnie coś kombinowali, mi mówili, i obniżali to górne. Bo są dwa poziomy regulacji, że albo ten górny kierowca leży jak śledź, albo jak się opuści na dół, to ten dolny kierowca leży jak śledź. I oni właśnie coś tam kombinowali i zrobili takie ustawienie po środku, żeby każdy miał po tyle samo miejsca, i ten na dole, i ten u góry. A tak to nawet fajne auto. Ma jeszcze jedną taką dużą wadę, czyli zabudowa z Wieltona. No nie, to mi się nie podoba, niestety. Półeczki dość fajne. Tutaj tą widzę można podnieść, tam się do tego dolnego schowka dostać, co od boku się też idzie do niego dostać. Tak samo jest z prawej, jak i z lewej. Tutaj dość duże schowki. Nie wiem, po co ja to mówię wam. Nie no, może i ten film obejrzy paru zawodowych kierowców. Zobaczą, jak jest w innych kabinach. No, bo dla branży rolniczej to te informacje raczej mało istotne. Raczej dla tych osób, które jeżdżą. Jeszcze o dwóch rzeczach chciałem powiedzieć. Pierwsza z nich to dźwięk o przekroczeniu linii. Taki jest dźwięk. A
Druga sprawa, otwieranie maski ciekawie zrobili. Tutaj nie ma, po lewej stronie, tylko trzeba drzwi otworzyć i jest właśnie na tym słupku z zewnętrznej strony, gdzie są drzwi. Także teraz tego nie widać, jak się drzwi otworzy, to tam jest otwieranie maski. Projektant sobie ciekawie to wymyślił. Kołeczek na czwórce. Co za gówniana autostrada jest, to masakra. I to podobno na trochę więcej niż godzinę stania. Chociaż Google pokazywało tam chyba 30 minut na plusie. Chyba, że się Google myliło. By było niedobrze, jakby się Google myliło i tu bym spędził godzinę czy dwie. Nie, tam się chyba rusza na górce już, także może nie będzie tragicznie. Zobaczcie ten przełącznik odbiegów. Co on wam przypomina? Bo mi jakąś część od broni. No właściwie od lunety. Lunety nie są tak czasami wyprofilowane. Dziwnie. Drive normalnie, a wsteczny trzeba tak przesunąć i do tyłu. Zrobiłem 433 km. Jestem na Bielanach. Godzina 17 zaraz. Pierdzielona czwórka. Miałem tu być o 16. Dobra, zbieram się, bo zaraz kierowcy przyjadą. Muszę szaliczek powiesić. A, jeszcze czego wam nie pokazałem? Klaksonu, a już jednego kierowcę dzisiaj wytrąbiłem. Ładny klakson, ładny. I tyle mniej więcej widzę z tą zasłonką. Krzyżówka jest w odległości nawet nie wiem czy nie 50 metrów. No i tutaj już jej nie widzę, że tu jest jakakolwiek krzyżówka. Tutaj na tym wycięciu może. Czyli jakbym chciał skasować samochód, to tego nie ściągam. Powiem, że nie widziałem. Fajne rękawiczki mają chłopaki robocze. Tylko trochę takie śliskie. Jakby się chciało na gospodarstwo. Ale wytrzymać pewnie trochę wytrzymają. I wracam se na bazę. Powolutku, pomalutku. Do 19:00 myślę dojadę. No i na bazie. 15 po 19 zaraz. Radik już zatankowany. Jedynie go odstawić. Papiery oddać. I do domu. Także w tym filmie to wszystko, więc standardowe. Jeżeli się wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Tutaj i tutaj. Dwa filmy wybrane dla was. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie. I do następnego. Cześć.